By organy wydały piękny dźwięk, trzeba wielu lat przygotowań, doświadczenia. Trzeba przede wszystkim mieć do tego zamiłowanie, talent, ale także i umiejętność włożenia swoich emocji czy też swojego serca. Drodzy, gdybym miał teraz zagrać na organach, zapewne nie wydałyby one pięknego dźwięku, bo nie potrafię grać, nie jestem przygotowany do tego, by zagrać jakąkolwiek linię melodyczną. Wiemy dobrze, że w kościele i nie tylko w kościele, ale także w świecie muzyka otacza nasze życie. Taką muzyką, wyznacznikiem biblijnym muzyki były psalmy. Były one pieśniami stworzonymi przez ludzi po to, by chwalić Boga, dziękować Mu, ale także by wypowiadać swój żal. Jednym z największych twórców muzyki biblijnej był król Dawid. Ale nie tylko on, chociażby sam Mojżesz śpiewał pieśń, czy Debora. Znajdziemy również piękne wersety biblijne, które odnoszą się do chwalenia i dziękczynienia Panu Bogu. W niedzielę będziemy rozważać tekst, który mówi o tym, jak uczeni w Piśmie podeszli do tego, co dzieci sądziły o Jezusie Chrystusie. Wsłuchajmy się w 21 rozdział Ewangelii Mateusza. Przystąpili do Niego ślepi i chromi w świątyni, a On ich uzdrowił. Arcykapłani zaś i uczeni w Piśmie, widząc cuda, które czynił, i dzieci, które wołały w świątyni i mówiły Hosanna synowi Dawidowemu, oburzyli się i rzekli Mu, czy słyszysz, co one mówią? A Jezus mówi do nich, tak jest, czy nigdy nie czytaliście? Z ust niemowląt i ssących zgotowałeś sobie chwałę i opuściwszy ich, wyszedł z miasta do Betanii i tam zanocował. Jezus Chrystus odpowiada słowami psalmu 8, wiersza 2. Z ust niemowląt i ssących zgotowałeś sobie chwałę. W kościele śpiewamy Bogu na chwałę. W życiu śpiewamy również Bogu na chwałę, na dziękczynienie czy wydobycie żalu. Drodzy, muzyka jest nieodzowną częścią życia Kościoła, naszego życia. Jest ona bardzo ważna. Oddaje to, co w naszym sercu, co leży w głębinach naszego serca. Nic często tak dobrze nie oddaje naszych emocji jak śpiew. Dlatego śpiewajcie Panu pieśń nową, a cuda uczyni. I te słowa w Psalmu 98, wiersza 1 będą nas prowadziły w najbliższą niedzielę. Pozostańcie z Bogiem.